Drodzy Państwo, drodzy diecezjanie, rozpoczęliśmy nowy rok 2012. Kościół 1 stycznia modli się o pomyślność na kolejne 365 dni roku. Modli się dla wszystkich mieszkańców ziemi. Ojciec Święty Benedykt XVI, kierując do świata przesłanie, tak zwane orędzie pokoju, zachęca, abyśmy zadbali o pokój w naszym sercu, ale też budowali zgodę i pokój wokół nas. Jako pasterz Kościoła Zielonogórsko-Gorzowskiego chcę zapewnić, że modlę się do Boga, aby mieszkańcy tych ziem zachodnich, ziemi lubuskiej, ale też i Głogowa, i okolic, w nowym roku doświadczyli pomyślności. W obliczu trosk materialnych, niezgody w sprawach politycznych, niepokoju w zakresie obsługi medycznej, a także wobec wielu radosnych wydarzeń, chociażby sportowych, które nas czekają w roku 2012. Wypraszam orędownictwa Matki Bożej i obfitości łaski Jezusa Chrystusa. Bądźmy jako Polacy ludźmi, którzy nie zapominają o człowieku i jego dobru, bo człowiek w tym życiu jest najważniejszy. Śpieszmy więc w tym roku rozwiązywać trudne sprawy, ale też radować się tym, co wspólnie udało nam się dobrego zrobić. Niech każdy z nas czuje się w ojczyźnie Polsce i w rodzinach naszych u siebie. Szczęśliwego nowego roku 2012.